Podobno nie ma dwóch takich samych wojen, a więc wojny przyszłości będą kompletnie inne od konfliktów, które mieliśmy nieszczęście zaznać. Skoro inne, w takim razie jakie? Przede wszystkim największym błędem jest to, że przygotowujemy się do wojen, które miały miejsce w przeszłości. No, Druga wojna światowa, rozbudowanie wojsk, czy nawet taka koncepcja, która się pojawiła, żeby rozstawić wojsko w ogóle wzdłuż granicy. Absurdalna koncepcja, nie mająca nic wspólnego ze sztuką wojenną. Jakie będą przyszłe konflikty? Raczej nie będzie to opanowanie terenu, tak jak to tabloidy różne malują, że armia rosyjska przyjdzie, zdobędzie Warszawę, tylko działanie hybrydowe, krótko mówiąc szara strefa, czyli przerzut jakichś grup dywersyjnych, działania dezinformacyjne, trole, które gdzieś tam są rozmieszczone w terenie, a jednocześnie podważanie wiarygodności na wszelkie sposoby. Skoro to wojsko nie będzie stało na granicy, wzdłuż pasa granicznego, to co będzie robiło i jakie to będzie wojsko? W którą stronę idziemy? Myślę, że rośnie przede wszystkim rola wojsk specjalnych. Już nawet podczas takich konwencjonalnych misji w Iraku, w Afganistanie okazuje się, że 80% zadań wykonują pięciokrotnie mniejsze siły specjalne niż te regularne jednostki. One są potrzebne do wsparcia, do pewnego zabezpieczenia, ale to muszą być przede wszystkim inteligentne jednostki, które potrafią działać w sposób nieprzewidywalny, poza schematami. Ponadto walka o informacje. Rzeczywiście ten temat dopiero niedawno się pojawia w takiej przestrzeni wojskowej. Cyberprzestrzeń dopiero niedawno włączono jako strefę działań wojennych, ale na ten temat w siłach specjalnych, w wywiadzie rozmawiano już wcześniej. Dopiero dzisiaj to dostrzegamy. W 2100 roku podobno 2/3 Europejczyków będzie doświadczało skutków różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Już dzisiaj powodzie, huragany, awarie techniczne, zagrożenia związane z skutkami działalności człowieka i jego wpływu na środowisko są uznawane za jedne z największych wyzwań dla przyszłego świata. Czy to jest obszar, w którym w ogóle wojsko się może odnaleźć? Czy bardziej powinniśmy się bać terrorysty, czy fali powodziowej, czy bardziej powinniśmy śledzić to, co mówi Władimir Putin w telewizji? Czy może to, jakie fronty idą w informacjach pogodowych, a może właśnie jeszcze czegoś innego? Tak, to jest rzeczywiście kluczowe pytanie. Wojna hybrydowa to jest dzisiaj, czyli już nie patrzymy do przodu. A czego będziemy bać się w przyszłości? Pewnie terroryzm już nie będzie największym zagrożeniem. Całkiem nieźle sobie z tym radzimy. Państwo ISIS jeszcze organizuje zamachy, ale tak naprawdę to zagrożenie terrorystyczne jest bardziej kreowane przez media, przez ten strach, jaki wywołał atak na World Trade Center, niż to, co naprawdę się dzieje. Pewnie ten problem będzie opanowany, ponieważ przyjdą inne problemy. Natura nie znosi próżni. To tylko po upadku muru berlińskiego, po upadku dawnego systemu i zimnej wojny, wydawało się, że teraz już nadszedł okres pokoju. Kiedy uporamy się z terrorystami, zagrożenia to będą katastrofy naturalne. Dzisiaj już widzimy, że coraz więcej tego typu zdarzeń, tych anomalii pogodowych uderza w nasze społeczeństwo.